Gdzieś tam za płotem, sadem, wodą nie smagał jej historii bat, a dom nie straszył nigdy głodem. Pies był w zagrodzie psem, a koń w szacunku końską dole znosił. Ojciec choć czasem marszczył skroń, to ciężkiej ręki nie podnosi. Pierwsza wpada była przede wszystkim wielka niewiadoma, bo wymyśliłem sobie festiwal piosenki zupełnie niepopularnej w Małym Ślesinie, więc najwięcej obaw było, czy ta forma muzyczna będzie miała tutaj w ogóle prawo bytu. Ale po 10 latach okazało się, że festiwal świetnie sobie radzi, przyciąga coraz większą ilość uczestników. W moim kraju nad Wisłą, między Ruskim a Niemcem, jeśli chodzi o ścisłość, kładzie się nacisk na mobilizację macic. W moim kraju nad Wisłą, między Ruskim a Niemcem, jeśli chodzi o ścisłość, bywam cudzoziemcem, martwię się o dzieci przyszłość. Pani premier, panie prezydencie, na cóż to za wzięcie? Panie prezesie, w bryczesie, jockeju, Napoleonie, murem staną nieotumanione konie. Dla wszystkich nadaje się papier toaletowy. Sztuka się nadaje dla wybranych, dla ludzi, którzy sobie znajdują i wybierają wedle własnej wiedzy, własnego gustu, własnej wrażliwości swoją niszę. Opera jest też niszowa, ale zawsze pełna po prostu. I to jest rodzaj twórczości, a więc robienia czegoś, czego nikt inny nie widział. Zima się bić, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima grozi, nie dowozi w zaspach. Zmartwienie z zimą, żal tej zimy, zimy mi. No tak, pamiętam pierwszą fopę też przez pryzmat koncertu Roberta Kasprzyckiego, bo to było bardzo fajne wydarzenie. Wcześniej, wiele lat wcześniej, Robert Kasprzycki koncertował w Szczecinie na plaży i postanowiłem sobie, że po wielu latach na pierwszej edycji festiwalu zaproszę go właśnie. Ten koncert rzeczywiście był bardzo udany, było bardzo dużo ludzi. Sala śpiewała największe hity Roberta, Niebo do wynajęcia, Zapiszę śniegiem w kominie. To rzeczywiście dało troszeczkę takiej mi jeszcze większej energii, że ten festiwal rzeczywiście może tutaj zaistnieć. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzekł, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce, ktoś na alarm w chmurę uderzy. Płyną, płyną, płyną nad ciszą, pewnie siebie już nie usłyszą. On ją woła, ona nie słyszy. Jestem studentką Akademii Muzycznej w Łodzi, kierunek musical. W tym roku robię licencjat, a także jestem uczennicą szkoły drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi na wokalistyce jazzowej. I to właśnie tam poznałam się z moim akompaniatorem Witoldem Janiakiem. I tak się zaczęła nasza wspólna muzyczna przygoda. Czerwona jak krew, przejrzysta jak woda, niewinna jak sen, wesoła i młoda, bezpieczna jak grzech, przed niebem ukryty. Kto przytuli cię, Afrodyto? Bezcenna jak dar i szybka jak sarna, ambitna jak pług i skromna jak ziarno.
i każdy się zna, szanuje i widzę. Ale kto przytuli cię, Afrodyto? Festiwale przede wszystkim dla mnie są możliwością oczywiście zaprezentować, pokazać moje piosenki, wypróbować, tak brzydko mówiąc, na publiczności, pokazać ludziom, do których być może, no, mam nadzieję taką skromną czy nieskromną, to jakoś trafi do serca, do umysłu. No i oczywiście również zawsze, jeżeli cokolwiek się zdobędzie i tak dalej, jest to bardzo miło i ważne. Nie będę już więcej opłakiwać świata, nie będę już więcej opłakiwać świata. Nie będę już więcej opłakiwać świata, nie będę już więcej opłakiwać świata. Połowa uczestników konkursu wygrała, dostała jakieś nagrody i wyróżnienia, natomiast jeszcze parę osób wśród tych, które się nie znalazły, też zasługiwają na coś takiego. To są ludzie, którzy już kiedyś na innych imprezach dostawali swoje nagrody. Także wydaje mi się, że ten jubileusz się szczególnie udał właśnie w sferze konkursowej. Bardzo dobry konkurs. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na obrączek złotych blask. Ale mnie przekonaj o tym, że dbać o mnie będziesz potem. Muszę sprawdzić raz, drugi raz, trzeci raz, ilu innych chłopców znasz. Nie kręć głową niecierpliwie, taka kolej rzeczy jest. Jak on strasznie dręczy mnie. Przecież zna mnie, przecież trudno.